Witam, tu telewizja Azymut TV. Jesteśmy dziś w zespole edukacyjnym w Trzcielu w celu przeprowadzenia sondy na temat, czy warto uczyć się języków obcych. Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Języków obcych. Moim zdaniem nauka języków obcych jest bardzo ważna, ponieważ możemy kontaktować się z osobami, które mieszkają w innych krajach. Możemy dostać lepszą ofertę pracy. Będziemy potrafili porozumieć się na całym świecie. Co sądzicie o nauce języków obcych? Nauka języków obcych jest rzeczą absolutnie potrzebną. Dlaczego? No bo się na pewno gdzieś przyda kiedyś. Jak myślisz, gdzie mogłyby ci się przydać ta wiedza? Choćby w przyszłej pracy, na pewno pomoże przy szukaniu pracy. Będziemy dzięki temu mogli więcej podróżować, poznawać świat i poznawać nowych ludzi. Koleżanka też. A co ty o tym sądzisz? No na przykład na wakacje będziemy mogli zamówić sobie jedzenie albo coś w tym stylu. Dziękuję. Czy zdarzyło ci się kiedyś użyć jakiegoś obcego języka w jakiejś awaryjnej sytuacji? Tak, zdarzyło mi się, kiedy pojechaliśmy sobie na wycieczkę do Drezna, musiałam zamówić naszej grupie jedzenie w jednej z knajp. Wtedy mi się przydał język obcy, dokładniej niemiecki. Sprawiło ci to trudność jakąś, czy nie? Jednak nie sprawiło mi to wielkiej trudności. Zamówiłam jedzenie i ten. I umiałam się dobrze dogadać z Niemcami. Super. Sądzisz o nauce języków obcych? Sądzę, że nauka języków obcych jest niepotrzebna, ponieważ w tym czasie można by zrobić trylard sprawdzianów z języka polskiego. Jakiego języka się uczysz w szkole? O, niemieckiego. A warto się go uczyć? Warto. Bo jest fajny i użyteczny. Co pan sądzi o nauce języków obcych? Ktoś kiedyś powiedział takie bardzo mądre słowa, że człowiek jest tyle razy człowiekiem, ile zna języków obcych. Ja uważam, że to jest bardzo fajna teoria, która świadczy o tym, że języków warto się uczyć, dlatego że w momencie, kiedy się nauczymy przynajmniej jednego obcego języka, to możemy lepiej porozumiewać się z tym człowiekiem, który ten język się nauczył. Po drugie, możemy przede wszystkim rozwijać swoją wrażliwość językową. Jest to jakiś taki zadatek na to, aby się uczyć następnego i następnego, a w konsekwencji być swobodnym, wolnym człowiekiem, wolnym w tym zrozumieniu, że możemy się przemieszczać po Europie, po całym świecie i możemy wtedy bez żadnego problemu kontaktować się z innymi ludźmi. Chcę powiedzieć, że ja przynajmniej należę do tego pokolenia, które nie miało takiej możliwości uczenia się języka obcego, tego takiego nowożytnego, jak język niemiecki, język angielski, język francuski. Ja uczyłem się w takich czasach, kiedy jedynym słusznym obcym językiem był język rosyjski i muszę powiedzieć, że nauczyłem się tego języka i do dzisiaj go pamiętam, a także z różnym skutkiem potrafię go stosować. Czy miał pan kiedyś jakąś przygodę w związku właśnie z językami? Musiał pan ich jakoś użyć? Tak, ta przygoda była bardzo śmieszna. Mianowicie byłem na wycieczce we Włoszech. A szczerze mówiąc, tak bardziej precyzyjnie byłem w Rzymie. I wiadomo, pojechaliśmy do Watykanu, zwiedzaliśmy Watykan. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo takich ciekawych osobowości. No i żeby się porozumieć, trzeba było wejść na wyższy stopień zaradności, powiem to. Ja nie znam języka angielskiego, nie znam języka niemieckiego, może w takim tylko stopniu, że potrafię zrozumieć pewne słowa. Ale jak już wcześniej powiedziałem, znam język rosyjski. No i w momencie, kiedy chciałem coś załatwić, chciałem coś więcej poznać, no oczywiście mój adwersarz, osoba, z którą rozmawiałem, pytał się, czy znam angielski, odpowiadałem nie, czy znam język niemiecki, nie. No i doszło wreszcie do języka rosyjskiego. No i wreszcie tutaj była fantastyczna rzecz, okazało się, że jest to Rosjanin. I powolutku,
zaczęliśmy się fajnie komunikować. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że nieważne jakiego uczymy się języka, czy uczymy się języka angielskiego, czy francuskiego, czy też rosyjskiego, warto znać jakiś język obcy. To daje nam pewną przewagę nad tymi, którzy tego nie rozumieją. Dziękuję bardzo. O, hola! O, hola! Hola! Jesu! ¿Y me gusta lo mejor? A mojar es de la sala Daniel. ¿Co? Hola, tam, tam mieszka. Też tam. No. Good morning. Morning. Can I help you? Piłkę potrzebuję. Piłkę. What? Piłkę, no. Messi. Ronaldo. A, ball. Yes, yes, ball. Teraz patrz mi na usta, patrz. Do metalu. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Thank you.